Cała negatywna energia rozstąpi się w tymie. Wszystko, co negatywne, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i dla nas, wszystko, co nie od Boga, niech rozstąpi się w tymie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora. Witam dzisiaj w szczególności moje cudowne lwiątka. Lwy w słońcu, w księżycu, w ascendent. Zobaczymy sobie kochani, co tutaj na ten moment się u Was zadziewa. O czym powinniście wiedzieć, jakie są najważniejsze informacje dla Was do przekazania. O czym... Wasze anioły chcą Wam przekazać, Wasi przewodnicy duchowi. Jeśli jesteście tutaj z nami dziś pierwszy raz, zachęcam Was, kochani, do kliknięcia w subskrypcję tego kanału, żebyście nas nie zgubili. Dzięki temu za każdym razem, kiedy coś tutaj opublikuję, otrzymacie o tym informację, tak? Kliknijcie tam sobie w dzwoneczek, a on właśnie już zrobi całą robotę. Jeśli coś tu z Wami będzie rezonować, to klikajcie, kochani, również w lajka, zostawcie jakiś komentarz, co tutaj z Wami rezonowało, czy to były Wasze wiadomości. Zobaczymy sobie, kochani, co tutaj się wydarzyło w przeszłości, jaki to może mieć wpływ na tu i teraz, tak? Także w pierwszej kolejności zobaczmy sobie właśnie, co było, tak? Co było. No tutaj się pokazały jakieś wow, wiadomości, walka, rywalizacja, co tu się dzieje, jakieś takie porównywanie się, walka, tak jak mówię, rywalizowanie gdzieś ze sobą nawzajem, jakieś takie wymiana informacji, aby wpłynąć na kogoś źle, tak? Ciężka energia, jak na dzień dobry. W każdym bądź razie, na szczęście jest to z przeszłości, kochani, tak? Jest to z przeszłości, także to już się wydarzyło, jest to już za Wami. Bardzo możliwe, że na ten moment jeszcze tutaj przerabiacie pewne rzeczy, które się wydarzyły w związku z tą sytuacją. Dotyczyło się to większej ilości osób. Nie była to jedna osoba. Prawdopodobnie jedna osoba tak jakby prowadziła napór, jakby to, aby przeciwko komuś działać, aby przeciwko komuś pracować, aby być może gdzieś tutaj swoje siły skierować przeciwko jakiejś konkretnej osobie. Ale tak jak mówię, widzę, że tutaj było bardzo dużo agresji, braku współpracy, braku zrozumienia, braku porozumienia, rywalizowanie ze sobą nawzajem, porównywanie się, wytykanie palcami, jakieś takie plotki. Może być tutaj coś w związku z jakimiś podróżami, z jakimiś wyjazdami, z jakimiś zmianami być może w życiu. Może to też być mowa o miejscu pracy lub Waszym najbliższym otoczeniu, tak? I tutaj ktoś prawdopodobnie podjął pewną decyzję, aby być może już dłużej nie brać w czymś udziału, nie współpracować. Zobaczymy sobie, kochani, dalej, co tutaj w aktualnej chwili się dzieje, co jest aktualnie tu i teraz. Dobrze, tak jak wspomniałam, jest tutaj odcięcie gdzieś od przeszłości, od czegoś, co było, tak? Widać, że tutaj odwracacie się plecami od tego, co było. Nie chcecie mieć już, nie chcecie brać już czymś udziału. Coś w Was się zmieniło. Nastąpiła jakaś taka przemiana, metamorfoza, coś, co zmieniło Wasz punkt widzenia i wiecie po prostu już, czego nie chcecie. Co sprawia, że pozostajecie w takim bólu, w takim stresie, strachu, motłochu. Tutaj widzę ból głowy, dużo doświadczeń, zakończenie czegoś, zakończenie, bo tutaj mieliśmy tą piątkę i ósemkę była, w ósemka tutaj już mamy dziewiąteczkę była, także jest tutaj ten postęp, zrozumienie pewnych rzeczy. No i kochani, pięknie, bo mamy asa buław. As buław to jest takie narzędzie do wykorzystania, coś, co wszechświat tutaj Wam daje, tak, czy Was obdarowuje, abyście mogli ruszyć z miejsca. Coś, czego potrzebujecie, dzięki temu możecie ruszyć naprzód. Może tutaj być jakaś sytuacja, od której musieliście się odciąć, tak? Być może gdzieś, gdzie musieliście powiedzieć swoją prawdę, swój punkt widzenia lub po prostu zignorować pewne rzeczy, aby móc ruszyć naprzód. Tutaj, tak jak mówię, gdzieś w przeszłości było dużo takiej walki, porównywania się. Na ten moment gdzieś tutaj tak jakby się od tego odsuwacie, odklejacie. Jesteście nastawieni na to, aby iść naprzód, tak? Na to, co jest przed Wami. Przestajecie patrzeć wstecz, przestajecie rozdrapywać to, co było.
i staracie się po prostu skoncentrować tutaj w tej chwili na tym, dokąd dążycie. Po raz kolejny pokazała mi się ta karta, także zdecydowanie jest to coś ważnego dla Was, jakieś zrozumienie, klarowność. Odnośnie kogoś może tutaj być energia byka, panny lub wagi. I gdzieś tutaj macie takie poczucie, że nie było równowagi, że ktoś tutaj patrzył przede wszystkim na swoje potrzeby, bardzo taka egoistyczna energia, narcystyczna bym mogła nawet powiedzieć. Ktoś, kto gdzieś tutaj mocno jest skoncentrowany na sobie, na tym, aby tą osobę tutaj podziwiać, aby tą osobę gdzieś tutaj wychwalać. Osoba, która jest bardzo mocno skoncentrowana na sprawach finansowych, nie patrzy na to, aby było porówno dla wszystkich, aby to było sprawiedliwe, tylko patrzy jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Energia, która no nie do końca przerabia swoje lekcje, tak? Bo jest to taka, no pages, one ogólnie nam mówią, te giermkowie, oni mówią nam właśnie o takiej energii, która jeszcze nie przerobiła wystarczająco swoich lekcji życiowych, która nie dostrzegła pewnych rzeczy, która tak jakby opiera się rozwojowi, opiera się nauce troszeczkę. Jest to taka świeża energia, która dopiero zaczyna gdzieś tam się uczyć. Młode dusze często określane są mianem giermków, tak? Także bardzo możliwe, że tutaj dotarła do Was jakaś jasność, zrozumienie odnośnie właśnie tego ego tutaj tych osób, które gdzieś pewne rzeczy, tak jak mówię, podburzały na rzecz tego, aby w ich życiu było coś, czego oni potrzebują lub z czym sobie nie radzą, tak? Ponownie mam tą podróż, także gdzieś tutaj jest coś bolesnego w związku z tą podróżą. Jest coś, takie poczucie niesprawiedliwości być może. Zobaczymy sobie, kochani, dalej, dokąd to idzie, dokąd to zmierza, co będzie, jak tutaj się zarysowuje dla Was przyszłość. No są silne zmiany, tak? Mamy wieżę, czyli tak jakby coś było budowane na takim niestabilnym gruncie i dlatego musi się to po prostu, musi to runąć, tak? Aby móc zacząć budować na nowo, na stabilniejszym gruncie, na czymś, co będzie bardziej pozytywne dla wszystkich, tak? Tutaj prawdopodobnie będziecie czuli taki trochę konflikt wewnętrzny odnośnie ważnych Wam osób w Waszym życiu. Może to się dotyczyć matki, babci, cioci, teściowej, kogoś, kto jest prawdopodobnie starszy od Was, ktoś, kto jest bardziej gdzieś tam doświadczony być może nawet przez życie, no może nie do końca bym powiedziała. Osoba, która chce mieć dosyć mocną kontrolę nad pewnymi rzeczami, nad pewnymi osobami wokół i gdzieś tutaj może się pojawić właśnie taki konflikt wewnętrzny odnośnie tego. Takie poczucie, że ja chcę czegoś nowego, tak? Wy chcecie zacząć coś nowego, wy chcecie nowego startu. Wy macie takie poczucie, jakby pewne rzeczy Was tutaj hamowały. Jakbyście mieli, czuli jakąś odpowiedzialność za pewne rzeczy, albo czujecie, że nie możecie z czymś ruszyć naprzód, dlatego że coś Was hamuje. I tutaj właśnie w przyszłości może pokazać się ten konflikt wewnętrzny odnośnie właśnie być może domu, rodziny, osób Wam bliskich, osób Wam ważnych. Gdzieś macie potrzebę, aby pozostawić pewne rzeczy za sobą i ruszyć ze swoim życiem, tak? Aby zacząć się spełniać, aby zacząć tutaj swoją misję życiową wypełniać, aby zacząć walczyć i dbać o siebie i takie poczucie, że być może czas już pozostawić te osoby, aby zawalczyły same o siebie, a Wy po prostu idziecie w inną stronę, tak? Na odwrocie tutaj mam właśnie tego głupca, który mówi o wyruszeniu naprzód, prawdopodobnie w poszukiwaniu czegoś nowego, być może miłości, być może spełnienia, stabilności, której Wam tutaj potrzeba, bo mamy króla denarów i króla kielichów, co mówi o spełnieniu finansowym i emocjonalnym, o takiej silnej energii, no i Wy, kochani, tak? Także zdecydowanie dotyczy się to Was. Mamy tutaj nasze lwiątka, czyli wyjście ze strefy komfortu, prawdopodobnie planujecie zrobienie tutaj jakichś rzeczy, które są dla Was w pewien sposób niekomfortowe, ale czujecie, że już czas. Czujecie, że Wszechświat nawołuje, że Wszechświat Was wzywa, że Wszechświat daje Wam wskazówki, intuicja podpowiada Wam pewne rzeczy, że już czas zacząć coś robić, zmieniać, iść czymś do przodu, tak? Odciąć się od tego, co jest gdzieś toksyczne, negatywne, od tego, co czujecie, że powoduje ten zastój, tak? Dobrze, co Cię czeka w życiu osobistym? O, poprosimy tak, pojedyncze karty. Życie osobiste, tak, tutaj widzicie, kochani. Mamy tutaj właśnie tą energię rodziny, tak jak wspomniałam i pięknie, bosko, cudowna energia, 10, 6 i 6,
co mówi nam o równowadze, o stabilności. Także jeśli macie tutaj jakieś plany, kochanie, odnośnie rodziny, odnośnie jakichś projektów nowych, nowe wyzwania, tutaj jest ogromna pozytywna energia, ogromne szanse na osiągnięcie Waszych marzeń, Waszych pragnień, wynagrodzenie. Idziecie w kierunku czegoś nowego i to naprawdę przyniesie Wam spełnienie. Przede wszystkim starajcie się tutaj słuchać siebie, nie innych dookoła. Nie koncentrujcie się, jeżeli macie tutaj... Ja wiem, że czasami sytuacje są różne i że Wasi rodzice na przykład potrzebują Waszego wsparcia, albo że osoby tutaj jakieś bliskie Wam potrzebują Waszego wsparcia. Macie poczucie, że że musicie ponieść odpowiedzialność za pewne osoby w Waszym życiu. Tutaj jest do Was silne nawołanie, aby teraz spojrzeć po prostu na siebie. Dokąd Wy zmierzacie? Dlaczego Wy zostaliście tutaj wyzwani? Nie żyjcie życiem innych ludzi. Czas na Was. Wiedzcie o tym, że wszystko zadziewa się w odpowiednim momencie i to, co tutaj planujecie, kochani, bo to się tyczy Waszego życia osobistego, to przyniesie Wam spełnienie, radość. Być może jeszcze sami do końca nie ufacie w te Wasze plany, w to, dokąd tu idziecie, tak? Być może czujecie, że jeszcze ten grunt nie jest na tyle stabilny, abyście mogli sobie pozwolić na to, aby ruszyć. Ale tutaj wszystko pójdzie dokładnie tak, jak należy. Tutaj Wszechświat również panuje nad tą sytuacją, pomaga Wam w pewnej sytuacji, tak? Aby sprawiedliwości stało się zadość, aby było porówno brania i dawania, abyście osiągnęli to, do czego jesteście wzywani. Tutaj jest ogromna moc, ogromna energia, tylko musicie odkleić się również od tego, co tutaj jest, widzicie, ta rywalizacja, porównywanie się, takie, nie wiem, plotkowanie, patrzenie na innych ludzi, co oni, jak oni i tak dalej. Jeśli jesteście wciągani właśnie w jakieś takie negatywne rzeczy, to tu jest do Was silne nawołanie. Na ten moment widzę właśnie, że się od tego odwracacie i to daje Wam możliwość wyjścia z tej sytuacji, tak jakby daje Wam, otwiera przed Wami nowe drzwi, nowe horyzonty, nowe alternatywne rozwiązania na to, aby móc ruszyć do tego Waszego celu życiowego, tak? Do tej podróży, tutaj jest jakaś podróż, coś się tutaj, kochani, szykuje, do czegoś prawdopodobnie Wy się tutaj już szykujecie, także postarajcie się przede wszystkim tutaj zaufać w Waszej intuicji przede wszystkim, to co Wy czujecie wewnątrz Was. Może być, że będziecie czuli taki smutek wewnętrzny, taką melancholię. Być może dla niektórych z Was jest tutaj jeszcze jakaś taka żałoba po stracie kogoś bliskiego. Być może gdzieś tutaj staracie się zaleczyć pewne rany w związku ze stratą kogoś bliskiego, ale tutaj pewne rzeczy tak jakby już dobiegają końca, domykają się. Jeśli czuliście się tak, w taki sposób, jeżeli byliście właśnie w takiej żałobie, w melancholijnym takim podejściu, w jakimś takim smutku i bólu, to tu pewne rzeczy się zakończają, tak jakby coś już dobiega końca. Uzdrawiacie się po czymś, kochani. Dobrze, zobaczmy w takim razie Twoja kariera. Jak tutaj się zarysowuje Twoja kariera? No bosko! Dzięki odcięciu się, zobaczcie, tu mamy królową mieczy, pod spodem mamy króla mieczy. Także tak jak mówię, to odcięcie się od czegoś, no ja nie wiem, tego po prostu nie da się lepiej już opisać, nie da po prostu się lepszych kart w tym miejscu usadowić. Spełnienie marzeń, kochani. Gwiazda! No cudowna energia. Mam takie ciary, że coś nieziemskiego. Cudowna energia. Także tutaj jest dzięki temu, że jesteście stabilni, że jesteście zgodni z tym, co czujecie, z Waszą intuicją, z tymi wszystkimi podpowiedziami, które pokazują się w Waszym otoczeniu. Słuchacie znaków, dostrzegacie wszystko to, co powinniście. I tutaj jest to spełnienie marzeń, tak? Wszechświat obdarowuje Was tym, czego potrzebujecie, abyście mogli pełnić się, abyście mogli pełnić swoją misję, abyście mogli dopełnić swojego celu życiowego. Otrzymujecie to, czego potrzebujecie. Wasza kariera przynosi Wam sukces, kochani. To, o czym marzycie, tak? Gwiazda mówi nam o spełnieniu marzeń, no i as denarów tuż obok, kochani, i to się tyczy kariery, także boska po prostu energia, nie mogliście tutaj otrzymać chyba nic lepszego, naprawdę. Także będzie tutaj to, czego potrzebujecie, będzie tutaj spełnienie finansowe, spełnienie emocjonalne, poczujecie, że jesteście tam, gdzie pragnęliście się znaleźć. Także idźcie drogą, którą sobie tutaj obraliście, bo tutaj też może być sytuacja jakaś właśnie w relacjach, być może ktoś się pokaże w Waszym życiu. Jeśli jesteście singlami, to może tutaj być mowa o tym, że dzięki temu, że ruszycie naprzód, poznacie osobę po prostu taką, której poszukujecie, tak? Być może tutaj, jeżeli jesteście w relacji, to pewne rzeczy tutaj też mogą wyjść na prostą, mogą się poukładać tak, jak należy. Jest zdecydowanie tutaj ogromny potencjał, ogromna pasja, zaangażowanie w jakiś nowy projekt, coś związanego z Waszą karierą i tutaj jest ogromne spełnienie. Ale należy się przyłożyć też do czegoś, podjąć konkretną akcję, zacząć działać, nie odkładać rzeczy na później,
tłumacząc sobie, że to nieodpowiedni moment, że to nieodpowiedni czas. Tutaj należy, tak jak wspomniałam, cały czas pokazuje mi się energia jakiejś kontrolującej kobiety w Waszym środowisku. Bardzo mocno kontrolująca energia. Także tutaj też uważajcie, kochani, aby nie dać się ściągnąć, tak, tej energii, aby nie dać się wciągnąć w poczucie, że Wy musicie, że Wy jesteście odpowiedzialni, że Wy, że to jest Wasz obowiązek, tak? Tutaj macie przed sobą nową drogę, naprawdę, kochani, która przyniesie Wam ogromne spełnienie. Jest jakaś podróż, mi się tu cały czas pokazuje jakaś ważna podróż, jakiś wyjazd. Także zacznijcie tutaj już planować pewne rzeczy. Twoja rodzina, w takim razie zobaczmy sobie Twoja rodzina, co tutaj się może pokazać w tym temacie. Że tutaj będą sytuacje do świętowania, do radości. Tutaj również mogą się pokazać jakieś nowe opcje, nowe możliwości, nowe oferty. Być może właśnie gdzieś tutaj w tych sytuacjach rodzinnych może się pokazać jakiś spadek, okazję do świętowania dzięki właśnie jakiś przyrost finansowy tutaj widzę mocny, tak? Tak jakbyście tutaj zasiali pewne nasiona i one zaczynają kiełkować. Być może właśnie w rodzinie to będzie się działo, tak? Być może tutaj pewne relacje zaczynają się odradzać, zaczynają się tutaj układać w lepszy sposób. Jest tutaj taka analiza emocji zdecydowanie i powody do radości, do świętowania, do wspólnego cieszenia się swoim otoczeniem, ludźmi, którzy są wokół Was. Ale bądźcie tutaj też ostrożni, kochani, tak? Bo na odwrocie pokazuje mi się trójka mieczy, pokazuje mi się również czwórka mieczy, co mówi właśnie o takim zdrowej przestrzeni, tak? Król buław, także jest tutaj jakaś taka osoba, która w jakiś sposób być może będzie chciała gdzieś troszeczkę zaburzyć stabilność Waszego domu, Waszej rodziny, w której się tutaj możecie znajdować. Także tutaj wystarczająco odpoczynku. Nie pozwalajcie, aby ktoś dysponował Waszym czasem, Waszą przestrzenią, Waszą energią. Jeśli czujecie, że czas na to, aby odpocząć od czegoś, wrzućcie na luz i nie czujcie się odpowiedzialni za to, że ktoś uważa, że Wy powinniście poświęcić, nie wiem, więcej czasu, więcej energii, więcej swojej uwagi, tak? Przede wszystkim dbajcie w tym wszystkim o siebie, kochani, bo to jest na ten moment najważniejsze, aby Wasza energia znajdowała się na odpowiednim poziomie. Tutaj, tak jak mówię, pewne rzeczy się domykają, zakańczają, pewne cykle dobiegają końca i tutaj tak jakby jesteście otwarci na coś nowego, tak? Może być tu coś związanego z jakąś nową nauką, może jakieś kursy, których się podejmiecie, może jakaś współpraca, praca, może coś związanego z jakimiś urzędami, z sądami, tak? Tutaj widać, że pewne rzeczy ruszają z miejsca, coś zaczyna się dziać na Waszą korzyść. Ważne jest tutaj w tej sytuacji rodzinnej, aby mieć zdrowe granice, aby nie pozwolić sobie po prostu tutaj wejść na głowę, tak? Aby pewne osoby gdzieś tutaj Wami manipulowały lub dysponowały, tak jak wspomniałam, Waszym czasem, energią lub przestrzenią. Dobrze, więc zobaczmy, jak tutaj wyglądają u Was sprawy materialne. Jest tutaj jakaś zmiana perspektywy odnośnie właśnie spraw materialnych. Być może gdzieś tutaj zaczniecie patrzeć na pewne rzeczy inaczej. Gdzieś jest tutaj takie poczucie dyskomfortu, kochani. Takie poczucie, że nie możecie ufać pewnym rzeczom, pewnym osobom być może w Waszym otoczeniu i macie rację zdecydowanie, bo mamy tutaj diabła, tak? Ta piątka mieczy i diabeł. Jest tutaj jakaś mowa o manipulacji, tak jakby ktoś chciał w Waszym kierunku iść lub chciałby w jakiś sposób może Was wyzyskać, tak? Chciałby z Was w jakiś sposób skorzystać. I Wy tutaj musicie zrozumieć, jaka jest prawda, dostrzec, tak? Tą prawdę. Tutaj dla niektórych z Was może być jakiś taki silny pociąg seksualny, może być tutaj jakieś takie nieszczere zamiary wobec Was, także też uważajcie, bo tutaj, tak jak wspomniałam, w sprawach właśnie materialnych ktoś może patrzeć, jak tutaj po prostu skorzystać z Was. Skorzystać z tego, co macie, z tego, co robicie, tak, wykorzystać wasz smutek, tak? Bo tutaj widać, że tak jakby pozostajecie coś, co z przeszłości było, może wykorzystać to, co Was łączyło kiedyś, tak? Coś, co sprawiało, że byliście w jakiś sposób połączeni, ale tutaj jest coś bardzo mocno toksycznego. I jest, być może są w Waszym otoczeniu jakieś mocno takie egoistyczne osoby, bardzo materialistycznie podejście do życia, bardzo mocna koncentracja na finansach, na tym, co mogą zyskać, co mogą otrzymać, jak mogą wykorzystać daną osobę lub sytuację. Ktoś tutaj chciałby tak jakby wykorzystać Wasz nowy początek, nowy start, Wasze możliwości.
I nie liczy się tutaj z Wami tak jakby, nie liczy się z tym, czy to Wam przyniesie postęp, tak? Postarajcie się tutaj wziąć po prostu pewne rzeczy w swoje ręce, ruszyć naprzód, zacząć podejmować działania, aby uwolnić się właśnie od tych toksycznych osób w Waszym otoczeniu, bo są tutaj jakieś toksyki i Wy pozostajecie w ich otoczeniu, kochani. Nie pozwalacie sobie na to, aby odpuścić. Być może macie, tak jak mówię, poczucie, że macie pewną odpowiedzialność za coś, tak? Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie, jakie tutaj niespodziewane wydarzenia mogą się pokazywać. Niespodziewane wydarzenia, mamy tutaj relacje. Tak, równowaga, jakiś balans w tej sytuacji. Oraz takie poczucie bycia w potrzasku. Postarajcie się słuchać przede wszystkim właśnie Waszych przewodników duchowych, Waszej intuicji, Wasze wewnętrzne światło wskazuje Wam tu pewne rzeczy, tak? W jakichś relacjach. Tutaj bardzo możliwe, że czujecie, że nie ma balansu, że nie ma równowagi, nie ma właśnie porówno tego brania i dawania, tak? O tym właśnie nam z reguły tutaj mówi Temperance, tak? Czyli takie, tak jak mówię, znowu mi się wybija taka mocno narcystyczna energia, silne ego, osoba, która gdzieś tam chce połączyć siły, ale na swoją korzyść, po to, aby załagodzić pewne rzeczy, po to, aby znaleźć dla siebie po prostu ukojenie w jakiś sposób. Co to jeszcze chce nam powiedzieć? O czym to jeszcze nam mówi? Te niespodziewane wydarzenia, bo mam tutaj taki jakby... O czym nam to mówi? Tak, kochani, tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałam, są tutaj osoby, które przede wszystkim koncentrują się prawdopodobnie, zmierzają w Waszym kierunku. To jest coś, czego Wy nie oczekujecie. Wy patrzycie w tej chwili na pewne rzeczy z innej perspektywy, w inny sposób pewne rzeczy postrzegacie. Tak jakbyście jeszcze do końca nie widzieli tej prawdy, tak? I tutaj pewne rzeczy w najbliższym czasie się wyjaśnią, kochani. Coś tutaj, tak jakby ktoś w Waszym kierunku zmierzał, może... Spodziewacie się jakichś gości, spodziewacie się jakichś osób, kogoś przyjazdem, ktoś ma przyjechać, kogoś macie, z kimś macie się spotkać, z kim nie widzieliście się od jakiegoś czasu. I te osoby tutaj, tak jak mówię, jest takie podejście, jakby chciały coś ściągnąć na swoją korzyść, finansowo, emocjonalnie, jakby były osoby, które obawiają się swojej karmy za rzeczy, które tutaj zrobiły i próbują tak jakby doprowadzić coś do lepszego stanu, tylko po to, aby nie zostać ukaranym, aby nie otrzymać swojej karmy. Bądźcie czujni, kochani, bądźcie czujni, bo jakieś nowe osoby pokazują mi się w Waszym otoczeniu, nowe osoby lub osoby, tak, będziecie stali przed jakimś wyborem i decyzja należy do Was, kochani, czy Wy się zdecydujecie współpracować z tymi osobami, tak? Ponownie pokazuje mi się, kochani, ta karma, te ósemki karmiczne, tak? Świat, w odpowiednim czasie coś się pojawia w Waszym życiu. Osoby, które gdzieś tutaj jakieś takie czary-mary mogły robić, tak? Tutaj ponownie, dwa razy mi się pokazuje tutaj ta karma. Także jest tutaj coś karmicznego. Tak jak mówię, ktoś obawia się prawdopodobnie swojej karmy za jakieś wyrządzone krzywdy, za jakąś taką niesprawiedliwość. Jakieś potwory tutaj, że tak powiem, prześladują tą osobę. Jakieś koszmary senne. Ktoś, kto gdzieś tutaj nie może spać po nocach. Zamęczany jest po prostu przez swoje decyzje, przez swoje zachowania, przez coś, co tutaj zrobił w przeszłości być może i w tej chwili czuje się porzucony, czuje, że zrobił źle i nie wie po prostu, jak wybrnąć z tej sytuacji. Chce tutaj prawdopodobnie wyznać jakąś prawdę, chce może tutaj ponownie połączyć siły, dojść do współpracy z pewnymi osobami. Bardzo możliwe, że ta osoba nie zostanie zaakceptowana, bo tutaj bardzo mocno stara się kontrolować pewne rzeczy. Także jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś, kto jest taki mocno kontrolujący i chce wszystko wiedzieć, chce wszystko mieć w swoich rękach, chce mieć wpływ na wszystko dookoła, widzicie? Trójka mieczy. Ta osoba kontroluje to po prostu tylko dla siebie. Ta osoba chce mieć wpływ na tą karmę, kochani. Widzicie? Ponownie jest ten diabeł. Także jest to bardzo mocno toksyczna energia. Ktoś, kto jest silnie, toksycznie przywiązany do czegoś, nie odpuszcza tylko dlatego, że czuje, że traci nad czymś kontrolę, tak? O tym nam mówi właśnie cesarz. Bolesna energia. Osoba, która nie zatrzyma się po prostu przed niczym, aby złamać komuś serce, aby kogoś skrzywdzić, aby kogoś zranić, tylko po to, aby zyskać dla siebie to, co potrzebuje. Dobrze, jaka jest w takim razie najważniejsza wskazówka w tej sytuacji? Najważniejsza porada?
No są tutaj różne alternatywy, różne wyjścia z tej sytuacji, tak? Pięknie, mamy słoneczko, także jest tutaj w Was jakaś klarowność, jasność, zrozumienie. Mamy tutaj ponownie tego przewodnika duchowego, tak? Dlatego mówię, tu jest coś przed Wami jeszcze ukryte, zobaczcie, i mamy to słoneczko. Także przede wszystkim skoncentrujcie się na swojej świadomości, wewnętrznym głosie, prawdzie. Tutaj są jakieś sytuacje, ponownie pokazuje mi się duża różnica wieku, także tyczy się to jakiejś relacji, gdzie jest duża różnica wieku, tak? 20-30 lat jest jakaś tak, może to być oczywiście inna różnica wiekowa, ale na ten moment tak tutaj to odczuwam. W każdym bądź razie widać, że są tutaj jakieś tak dużo rozpraszaczy, pewne osoby, które prawdopodobnie będą starały się Was ściągnąć gdzieś na swoją stronę. Starajcie się przede wszystkim myśleć pozytywnie i klarownie. Mieć zrozumienie dla tego, dla tej nowej energii, która pojawia się w Waszym życiu. Bo są tu pewne rzeczy, które odbywają się za Waszymi plecami. Po ciemku. Wy o czymś nie wiecie, tak? Mamy tutaj ten księżyc. No i ta energia tej kobiety, ponownie, bardzo mocno materialistyczna energia. Osoba, która chce mieć kontrolę nad wszystkim. Tak jak mówię, to może być matka, babcia, ciocia, teściowa. Energia taka mocno porywcza, nie zastanawiająca się nad tym, co, gdzie, jak, kto co pomyśli, jak się zachowam, tak? Ważne, żeby ona otrzymywała to swoje spełnienie emocjonalne. Tutaj dostajecie jakieś przewodnictwo od swoich przewodników duchowych, dostajecie wskazówki, wsparcie na to, tak? Postarajcie się może częściej medytować, modlić. Tutaj są ważne odpowiedzi, które Wam Wasza intuicja podsyła. Jest coś, dokąd macie dążyć, jakaś nowa energia, nowy cel w życiu, nowa misja, ale te osoby nie przynależą do tego. Te osoby nie mają znaleźć się tam z Wami lub te osoby po prostu zaburzają w jakiś sposób rozwój tej sytuacji, miejsce, do którego zmierzacie. Być może jest nadużycie pewnych rzeczy w Waszym życiu, którymi sobie jeszcze tutaj do końca nie poradziliście, tak? Jest może uciekacie się tutaj do jakichś przyjemności, które wiecie, że należy porzucić. Często to mówię o nadużyciu alkoholu lub jakichś innych używek, które nie są dla Was dobre. Także tutaj jest nawołanie do nowej energii, do rozpoczęcia czegoś nowego. Już czas, kochani, już nadszedł na to czas, aby zacząć od nowa. Macie w sobie tutaj ogrom wiedzy. Bardzo możliwe, że pewne rzeczy tutaj analizujecie, uczycie się może nowych rzeczy, może tak jak wspomniałam, jakieś nowe kursy, podjęcie jakichś nowych działań. Jest tutaj taka silna energia, która wzywa Was do czegoś nowego, do czegoś świeżego w Waszym życiu, tak? Dobrze, zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze dla naszych lwiątek, o czym jeszcze powinniście wiedzieć. Miejcie w sobie odwagę, tak? Miejcie odwagę, aby powiedzieć prawdę, aby stawić czoła, aby nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś po prostu Wami kontrolował, aby ktoś ciągle wtykał nos w nie swoje sprawy. Jeśli ktoś w jakiś sposób Wami tu manipuluje, mówi w jakiś sposób, postarajcie się oddać tą energię tej osobie, tak? Jeśli ktoś Was pyta o pewne rzeczy, które są dla Was niewygodne, nie chcecie o czymś mówić, spróbujcie zacząć wypytywać te osoby o te same rzeczy lub o coś podobnego, co wiecie, że również dla tej osoby jest niekomfortowe. Niektóre osoby po prostu nie rozumieją pewnych rzeczy, dopóki one ich nie otrzymają. Czasami po prostu musisz pokazać tej osobie, co ona robi, żeby ona zrozumiała, co należy przestać robić. Miejcie również wystarczające cierpliwości w tej sytuacji. Do tej osoby, do siebie. Postarajcie się tutaj zasięgnąć może opinii, tak? Chrońcie się, tak? Mamy tutaj ochronę, także chrońcie swoją energię, chrońcie swoje czakry również. Starajcie się częściej medytować. Bardzo możliwe, że jest tutaj duże grono ludzi wokół Was, osoby, które są być może zazdrosne, zaborcze, które nie rozumieją, nie widzą, tak? Często tak jest po prostu, że ludziom się wydaje, że to jest niesprawiedliwe, że być może Wasze życie jest takie piękne i wszystko się układa, wszystko jest idealnie, a w ich życiu jest ciężko i źle. I to właśnie jest energia często takich mocno egoistycznych osób, które po prostu patrzą i myślą tylko i wyłącznie o sobie. Nie zastanawiają się, że każdy z nas w życiu przechodzi przez pewne rzeczy, że każdy z nas z czymś się zmaga, że każdy z nas toczy swoją własną walkę, swoją własną bitwę. Także tutaj bądźcie cierpliwi również ze sobą, tak? Ze swoim procesem uleczania się po pewnych rzeczach. Odpuścić należy jakieś rzeczy, kochani. Coś z przeszłości. Jest tutaj jakieś takie jakby duchy przeszłości trzymały Was w czymś, przez co nie możecie ruszyć z miejsca, nie pozwalacie sobie na to, aby zaznać szczęścia. Trzymacie się kurczowo czegoś, nie pozwalacie, żeby coś pozostawić. Odkryj swój cel życiowy, tak? Tutaj bardzo możliwe, że trzymacie się kurczowo pewnych rzeczy, które
macie poczucie, że no nie mogę ich pozostawić, nie mogę ich porzucić, bo może przez to stracę jakieś osoby w moim życiu, stracę może jakieś szanse, tak? Czas na nowy początek, czas na nowy start, kochani, czas na taką nową energię w waszym życiu. Odnajdź balans w swoim życiu, tak? Tutaj może być też nawołanie właśnie o naukę, o zagłębianie swojej wiedzy w jakimś konkretnym temacie. Nie trać nadziei, tak? Zobaczcie, jak nam się to pięknie pokazało, że mamy tą cierpliwość i nadzieja, także tutaj pojawi się coś nowego na horyzoncie, dlatego bądźcie cierpliwi w tym wszystkim, bo już blisko naprawdę coś jest. Znajdźcie balans właśnie w jakiejś relacji, w jakiej sytuacji, miejcie odwagę, aby stawić tutaj czemuś czoła, aby powiedzieć głośno to, co czujecie i to, co myślicie. Nie bójcie się również otworzyć na coś nowego, na coś świeżego. Zabezpieczcie się oczywiście, bierzcie pod uwagę, czy wszystkie wasze, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, tak? Czy wasze ubezpieczenie zdrowotne jest tutaj opłacone, jak należycie zrobione, czy nie wiem, ubezpieczenie domu, samochodu i tak dalej, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, bo tak jakby tutaj stoicie przed jakimiś nowymi wyzwaniami, coś do was idzie, ale ważne jest to, abyście się odpowiednio chronili w tym wszystkim. Odpuść coś z przeszłości, coś, co jest związane z twoją prawdopodobnie seksualnością. Jakieś takie rzeczy, które gdzieś tutaj blokują ci na otworzenie się przed czymś nowym, tak? Jest coś, kochani, coś, co jest związane właśnie z intymnością, tak? Coś, co powoduje, że blokujecie się, zamykacie się na miłość, na uczucia. Coś tu należy odpuścić. Jest tutaj w was jakiś smutek, poczucie, że brak wam spełnienia, że może wasze marzenia nie spełniają się odpowiednio szybko, tak jakbyście tego oczekiwali, że pewne rzeczy tutaj nie idą wystarczająco dobrze, tak jakbyście chcieli. Być może jest w was jakaś melancholia właśnie związana z porzuceniem jakichś dawnych ścieżek, z czymś, co było dla was trudne. Być może dla niektórych z was jest tutaj właśnie ta żałoba. I pozostawiliście tak jakby pewne rzeczy, bo tak jakby z zamknięciem się pewnego sezonu w waszym życiu również odpuściliście pewne rzeczy z przeszłości. Może czas zacząć coś nowego, może bardziej tutaj się wyrażać artystycznie, zacząć malować. Widzę tutaj takie malowidła, malowanie, farby, kolory. Gdzieś tutaj bardzo możliwe, że macie jakieś takie talenty z tym związane. Może dzięki temu możecie wyrazić swoją energię, coś. To może pozwoli wam odzyskać motywację w waszym życiu, którą czujecie, że w jakiś sposób utraciliście, tak jakby się coś w was tutaj już wypaliło. Przywiązuj uwagę do znaków. Jesteście cały czas wspierani przez wszechświat. Dostajecie ogrom różnych znaków od wszechświata, także postarajcie się z nich korzystać. Przywiązujcie uwagę do piosenek, które słuchacie, do znaków, które otrzymujecie, godziny, numery, które gdzieś widzicie regularnie. I mówcie o tym, co uważacie, że jest waszą prawdą. Mów to, co myślisz. Nie chowaj tego w sobie. Daj sobie więcej miłości, więcej opieki, troski. Sobie samemu, tak? Zrób to, co sprawia ci przyjemność, radość. Tutaj pewne rzeczy zakończają się, wraz z zimą pewne rzeczy się zakończyły w waszym życiu i po prostu czas na rozpoczęcie czegoś nowego, świeżego, jakiejś takiej nowej energii, nowy powiew świeżej energii, motywacji do waszego życia. Ostatnią kartę tutaj poprosimy. Tak, energia księżyca, także bardzo możliwe, że również jesteście tutaj mocno połączeni z energią księżyca. Zobaczcie, kochani, to jest dokładnie to samo. Energia księżyca prawdopodobnie jest waszą życiową energią. Spójrzcie, to jest dokładnie to samo, dzień i noc, tak? Czyli postarajcie się może właśnie w ciągu dnia więcej cieszyć tym, co tu i teraz, tak? Więcej wdzięczności, korzystać z promieni słonecznych, z tego, co jest wokół was. A nocą starajcie się manifestować, przed pójściem spać postarajcie się może wykonać jakąś taką medytację lub jakieś takie pozytywne manifestacje. Postarajcie się również rozpoczynać i kończyć pewne projekty właśnie biorąc pod uwagę te cykle księżyca, tak? Dajmy na to, na ten moment mamy tutaj Nów, 21 marca jest Nów księżyca i z Nowiem księżyca planujemy nowe rzeczy. Planujemy rzeczy, które chcemy osiągnąć, nowe cele, tak? Można zapisać sobie na liście, jakie są wasze plany, rozłożyć je tak jakby na mniejsze kroczki, tak? Także tutaj postarajcie się również właśnie brać pod uwagę te cykle księżyca i odstawić swoje ego na bok, bo tutaj w jakiś sposób też mi się to mocno to ego wybija, wasza duma, poczucie właśnie, że co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą, jak ludzie na mnie spojrzą, jak zareagują na moje decyzje, na moje wybory.
czy nie zostanę osądzony, o coś skrytykowany. Przez to prawdopodobnie nie macie w sobie na tyle energii, aby wykonywać pewne działania, tak? I tutaj może macie takie odczucie troszeczkę prokrastynacji, że może pewnych rzeczy nie będę robić, bo może jestem oceniany za pewne rzeczy, może coś zostanę o coś osądzony, może ludzie na mnie krzywo spojrzą i tak dalej. Także przede wszystkim postarajcie się tutaj patrzeć na to, co jest Waszym celem życiowym, na to, co jest Waszą misją życiową, na to, ile osobom możecie pomóc dzięki temu, że wykonacie konkretne zadania, zamiast koncentrować się na tym, co inni ludzie, którzy i tak, co byście nie robili, zawsze znajdą sposób na to, żeby Was ocenić, żeby Was potępić, żeby znaleźć coś, co im się nie będzie podobać, tak? Bo macie takie osoby, które będą dumne i wdzięczne za wykonanie Waszej pracy, a macie też takie osoby w swoim otoczeniu, które cokolwiek byście nie robili, jakkolwiek byście się nie wysilili, to te osoby po prostu tego nie docenią. Dobrze, kochani, zobaczmy w takim razie sobie, jakie tutaj są dla Was najważniejsze wskazówki od wyroczni gwiezdnych ziaren. Co na ten moment jest dla Was jeszcze najistotniejsze? Poprosimy tutaj sobie o jedną kartę. Pięknie. Złote dzieci. Bosko. Wewnętrzne dziecko. Delikatność. Niewinność. Rzadkie zdolności. Złote dzieci, czyli tak zwane dzieci słońca. To są wysoko rozwinięte i niezwykle inteligentne dusze, które inkarnują na wyższym poziomie tutaj na Ziemi. Które prawie w ogóle, tak? Albo całkowicie nie mają osobistej karmy. I posiadają niezwykłe zdolności oraz rozwiniętą intuicję. Złote dzieci rodzą się z jasno określoną misją, a wiele z nich pamiętają od dzieciństwa i wcześniej zaczynają wypełniać oraz dzielić się nią. Dzięki swojej wybitnej inteligencji często nudzą się w szkole. Większość z nich nigdy wcześniej nie inkarnowało na Ziemi. Jeśli nie otrzymaliście właściwego wsparcia, to życie w fizycznej postaci może sprawiać Wam trudności. Często określa się takie dzieci nowymi ludźmi. I ta karta prawdopodobnie właśnie ma oznaczać, że zostałeś wezwany, żeby pielęgnować lub otoczyć matczyną bądź ojcowską opieką takie dziecko lub po prostu samego siebie. Może zostałeś wezwany, żeby zająć się swoim wewnętrznym dzieckiem w kreatywny sposób, z kreatywnymi pomysłami, może jakimś nowym projektem albo nowym początkiem, żeby traktować siebie samego lub nowy początek z czułością i miłością, żeby pielęgnować go i dbać o niego, żeby zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i osiągnięcia dorosłości, żeby zachęcić go i po prostu podlewać, by patrzeć na świat oczami niewinnego dziecka i postrzegać siebie oraz inne osoby jako takie niewinne dzieci. Pamiętać, że w głębi duszy każdy bardzo się stara i jeśli będzie traktowany z miłością, to nie stanie się nieczuły w trakcie tej wielkiej przygody zwanej życiem. Zastanów się, w jaki sposób możesz traktować siebie lub innych z większą czułością. Kto może tego potrzebować w Twoim życiu? Dobrze, zobaczmy sobie tutaj jeszcze jakieś takie małe wskazóweczki, podpowiedzi. I przejdziemy sobie zaraz do kart anielskich. Możecie się już tutaj zacząć zastanawiać również nad swoim pytaniem końcowym, co jeszcze chcielibyście wiedzieć. Matka Róża. Bardzo możliwe, że jest przed Wami jakieś pojednanie, porozumienie z taką miłością, tak? Z poczuciem po prostu człowieczeństwa, tego, co macie w sobie, tej miłości, którą w sobie posiadacie, aby przekazać ją innym również, tak? Bądźcie otwarci na nowe przedsięwzięcia, na nowe projekty, na nowe możliwości. Powiedz tak i po prostu otwórz się na nowe, tak? Zaufaj życiu, zaufaj, że jesteś prowadzony we właściwym kierunku. Dostajesz tutaj takie jakby wewnętrzne wezwanie, Twoja dusza wzywa Cię do czegoś nowego, czegoś mistycznego. Postaraj się żyć z odwagą i brać życie w swoje ręce. Otwórz się po prostu na nową przestrzeń, na nowe możliwości. Tutaj jest silne nawołanie, aby być otwartym na nowe projekty, aby otworzyć się na to, co piękne, na to, co boskie. Komu powinieneś wybaczyć, tak? To też może właśnie mówić o otwarciu się właśnie na coś nowego. Pożegnać to, co było stare i przywitać to, co jest nowe, dlatego że właśnie to poczucie bólu z przeszłości blokuje w jakiś sposób Was przed uzdrowieniem się, przed tym, dokąd dążycie. Macie w sobie jakiś taki żal, coś, czego się trzymacie usilnie i nie potraficie przez to właśnie rozpocząć czegoś nowego w swoim życiu. Wiedz o tym, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, kiedy tylko uwolnisz się od niemożliwości przebaczenia.
Bardzo możliwe, że czujesz, że masz prawo do gniewu. Jednak prawda taka jest, że ta uraza, jaką czujesz, tylko Ciebie rani. Złość, jaką w sobie nosisz, blokuje Twoje najgłębsze pragnienia. Postaraj się wyjść na powietrze i poprosić anioły, ducha natury o to, żeby oczyścili Twój umysł, Twoje ciało i emocje z niskich energii. Decyzja o oczyszczeniu się ze starego gniewu i rozgoryczenia przyniesie Ci olbrzymie korzyści. Także wybacz sobie i uwolnij się od toksycznego poczucia winy. Przestań osądzać siebie i innych. Wyślij może komuś światło, miłość. Warto może tutaj zrobić tą modlitwę Ho'oponopono. Przestań postrzegać siebie po prostu jako ofiarę. Uwierz, że jesteś silny i skoncentruj się na teraźniejszości, a nie na przeszłości. To pomoże Ci rozpocząć to, co nowe. Zakończ to, co było. Wiedz o tym, że jakiś etap w Twoim życiu dobiega końca, ale rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Także otwórz się na to i zaufaj tej nowej energii, która idzie do Twojego życia. Merlina. Tak, bardzo możliwe, że jesteś w tej chwili trochę zdezorientowany i nie wiesz, jaką decyzję podjąć, tak? Może masz takie poczucie, że nie masz wystarczająco informacji. Postaraj się zbadać dogłębnie sprawę i zasięgnij porady eksperta, zanim dokonasz wyboru, tak? Bardzo możliwe, że czujecie, że jest tutaj w Was taki konflikt wewnętrzny, nie wiecie do końca, jaką decyzję podjąć. Raz macie takie poczucie, że dobrze, pójdę w tym kierunku, a za chwilę zmieniacie swoje zdanie. Bardzo możliwe, że czujecie się, jakbyście po prostu gonili swój własny ogon, chwytając się po prostu raz jednego, raz drugiego i to niezdecydowanie wyczerpuje Was. Powodem tej dezorientacji jest brak odpowiedniej ilości informacji, żeby podjąć właściwą decyzję. Teraz wszystkie możliwości wydają się bardzo podobne do siebie. A jeśli tylko zbadasz tę sytuację dokładniej, to wybór stanie się dla Ciebie oczywisty. Po pierwsze, poproś Boga i anioły, żeby pojawiły się w Twoich snach i udzieliły Ci informacji, których potrzebujesz. Potem odwołaj się do swoich uczuć, wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdybyś podjął taką właśnie decyzję, a potem sprawdź, jak byś się czuł, gdybyś zdecydował co innego. Zastanów się głęboko nad sposobem, w jaki reaguje Twoje ciało, kiedy wizualizujesz sobie różne warianty. Jeśli czujesz takie ściskanie w gardle albo w żołądku, taki niekomfort, tak, to oznacza to, że coś jest nie tak. Za to jeśli Twoje serce przepełnia się ciepłem, to jest to znak dla Ciebie, że jesteś na właściwej drodze. Przed podjęciem ostatecznej decyzji poradź się może jakichś mądrych przyjaciół czy nauczycieli, których doświadczenie lub intuicja pomogą Ci wybrać właściwą ścieżkę. Zaufaj swojemu wewnętrznemu duchowi, tak? Twój wewnętrzny głos podpowiada Ci tutaj ważne rzeczy. Ślub i cel życiowy. A więc małżeństwo jest zjednoczeniem dusz, połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębienia miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość. Także dla niektórych z Was może być tutaj mowa o zbliżającym się ślubie. Być może poznacie kogoś na ślubie, na który się wybieracie. Tak? Ta karta pojawia się w Twoim rozkładzie, dlatego że Twoje pytanie prawdopodobnie łączy się z tematem małżeństwa. W najbliższej przyszłości albo odbędzie się jakiś ślub, albo anioły sugerują Ci odnowienie przysięgi małżeńskiej, jeśli znajdujesz się w takim związku, aby ożywić i podtrzymać uczucia w obecnym związku. Karta ta oznacza miłość i pozytywną energię, więc nie musisz się martwić o jej przesłanie. Bądź otwarty na miłość, na romantyczne uczucia. Wkrótce prawdopodobnie otrzymasz propozycję miłosną albo zawodową. Może doświadczysz jakiegoś mistycznego mirażu między swoją męską i żeńską energią wewnętrzną. Bardzo możliwe, że spotkasz kogoś znaczącego na ślubie, na którym będziesz gościem. Postaraj się może porozmawiać ze swoją dziewczyną lub chłopakiem na temat małżeństwa. Może to też mówić o tym, że wkrótce poznasz swoją przyszłą małżonkę lub małżonka. Następnie mamy cel życiowy, tak? Także celem Twojego życia jest służba przynosząca wiele radości Tobie i innym. Nie kłopocz się szukaniem swojego celu. Zamiast tego poświęć się jakiemuś konkretnemu zadaniu, a wtedy Twój cel życiowy spełni swoją rolę.
Ta karta przypomina ci, że nie musisz walczyć o odkrycie swojego celu życiowego. Nie musisz się martwić o to, jak zarobić pieniądze, wykonując jakąś konkretną, istotną pracę. Nie zajmuj się rzucaniem czy podejmowaniem jakiejś pracy, ale po prostu podążaj za swoimi pragnieniami, talentami i pasjami, koncentrując się przede wszystkim na radości, którą w ten sposób przyniesiesz sobie oraz innym osobom. Musisz jednoznacznie określać to, co sprawia ci największą przyjemność i właśnie to robić. I nie musisz określać swojego celu życiowego. Wiedz o tym, że to stanowi proces, a nie kategorię. Także wszelkie zmartwienia o pieniądze i pracę przekaż Bogu i aniołom. Wiedz o tym, że idziesz właściwą drogą, która zaprowadzi cię do twojego celu życiowego. Realizuj po prostu swój cel życiowy krok po kroku, a wszelkie obawy dotyczące przyszłości przekaż aniołom. To, czym aktualnie się zajmujesz, stanowi część twojego celu życiowego. Także zaufaj, nie martw się o to, co będzie. Wskazówki od Archanioła Michała. Bóg ma władzę, także nie martw się, wiedz o tym, że Bóg ma władzę ostateczną i to On ma wpływ na to wszystko, co się dzieje w twoim życiu. Zaufaj, że jest przy tobie, że cię prowadzi. Ta karta przynosi ci wiadomość zapewniającą o tym, że Bóg sprawuje władzę ostateczną. Zajmuje się wszystkimi szczegółami. Ofiaruj Bogu dręczące cię zmartwienia i przestań się zmagać z takim rwącym nurtem. Istnieje naturalny kurs, którym podąża dana sytuacja i bardzo ważna jest wiara w to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Dlatego, że naprawdę tak jest, także zaufaj. Poproś o pomoc i pozwól sobie po prostu na otrzymanie tej pomocy. Wiedz o tym, że twoje modlitwy zostały wysłuchane i cudowne rozwiązania zmierzają w twoim kierunku. Ciesz się życiem, dlatego że Bóg sprawuje pieczę nad pozornymi problemami, także przestań się martwić. I tutaj jest również dla was piękna modlitwa, także możecie sobie zrobić tutaj zrzut ekranu, aby sobie tę modlitwę odmawiać. Dobry Boże, proszę pomóż mi uwolnić się od tej sytuacji. Podaruj wiarę i zaufanie do Twojej świętej mądrości i wiecznej miłości, aby rozwiązywać i wyleczyć wszystko i wszystkich, których to dotyczy. Więcej, kochani, zaufania. Bóg wie, co robi. Dobrze, ostatnie dwie wskazóweczki, kochani, dla Was. Zobaczmy sobie, co tutaj jest od przewodnictwa bogiń. A więc przeszłość, tak, dokładnie. Obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości. Także czas, kochani, uleczyć przeszłość, odpuścić coś, co było. Prawdopodobnie zapuściliście bardzo głęboko swoje takie silne korzenie, dlatego że mocno jesteście związani ze wspomnieniami z odległej przeszłości. I te korzenie są tak silne, że w istocie nie pozwalają ci zrobić żadnego kroku naprzód. Anioły zwracają ci uwagę na ten stan, abyś postarał się oderwać od wydarzeń z przeszłości. Czasami puszczasz je w niepamięć, żeby uwolnić się od cierpień i psychicznego zażenowania, więc na pewno nie będziesz pamiętać tych trudnych chwil, kiedy to życie wystawiło cię na bolesną próbę. Weź pod uwagę te doświadczenia i z silnym przekonaniem, że twoja życiowa mądrość prowadzi cię we właściwy kierunku, krocz po prostu naprzód. Przeanalizuj swoją przeszłość, żeby znaleźć odpowiedzi na dręczące cię pytania. Wiedz o tym, że zamierzchłe obawy z przeszłości pojawiły się teraz ponownie. Być może osobę, o której w tej chwili się dowiadujesz, znałeś już w przeszłości. Twoja obecna sytuacja sięga podłożem dzieciństwa. Jest w tobie jakiś nieuleczony ból, także czas stawić mu czoła. Czas zmierzyć się z tym. Ostatnia wskazówka i przechodzimy do Waszych pytań i odpowiedzi, kochani. Także zastanówcie się tutaj już nad swoim pytaniem, co chcielibyście wiedzieć. Tak, kochani, wybierz pokój. Przede wszystkim wybierz pokój. Postaraj się zaleczyć to, tak? Komu powinieneś wybaczyć? Tutaj jest przeszłość. Wybierz pokój. Także tutaj pewną sytuację po prostu należy odpuścić. Skoncentruj się teraz bardziej na swoich priorytetach, zamiast rozdrapywać to, co bolesne, to, co w jakiś sposób sprawia, że nie możesz ruszyć naprzód. Odpuść pewne rzeczy. W tej sytuacji wybierz po prostu drogę pokoju. Pomyśl o różnorodnych możliwościach wyboru i prawdopodobnych rezultatów tego. Te, które wpływają kojąco na twój umysł i ciało, stanowią odpowiedź. Posłuchaj swojego serca. Ono powie ci prawdę. Wiedz o tym, że zawsze istnieje pokojowa alternatywa dla jakiegoś konfliktu. Także twój spokój wzmacnia twoją energię i pomaga ci uzewnętrznić pragnienia. Medytuj, ćwicz jogę. To jest bardzo dobry sposób na osiągnięcie właśnie tego
wewnętrznego spokoju. Także postaraj się dać sobie to, czego potrzebujesz, więcej spokoju w Twoim życiu. Nie pozwól na to, żeby ktoś w jakiś sposób właśnie wpływał na ten Twój spokój wewnętrzny. Poświęć czas swoim najważniejszym priorytetom. Nawet jeżeli oznacza to wcześniejsze wstawanie z łóżka albo mniej snu, to wspaniały czas, żeby popracować nad nowymi projektami, które są bliskie Twojemu sercu. Nawet jeśli nie wiesz, jak się zabrać do danego zagadnienia lub obawiasz się, że nie dasz rady osiągnąć swoich marzeń, po prostu zacznij działać. Poczujesz się dumny z faktu, ile czasu i energii zainwestowałeś w swoje prawdziwe priorytety, dlatego że Twoje wewnętrzne ja będzie czuło się kochane i pielęgnowane. Inwestując we własne priorytety, zainwestujesz po prostu siebie. W ten sposób pokazujesz miłość sobie samemu. Także nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę i nie staraj się być perfekcjonistą. Podziel swoje wielkie zadania na małe kroczki i rób je spokojnie, jeden za drugim. Postaraj się zmodernizować swój rozkład zajęć, tak, abyś mógł regularnie poświęcić swój czas własnym priorytetom. Bądź asertywny w mówieniu nie każdemu, kto chce, abyś zboczył ze swojej drogi, każdemu, kto chce dysponować Twoim czasem lub Twoją energią. Dobrze, kochani, czas na pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że Wasze pytanie jest już gotowe. Poprosimy sobie tutaj o 3 karty w odpowiedzi na Wasze pytanie. A więc pierwsza karta z wykrzyknikiem mamy nie. Także odpowiedź na Wasze pytanie brzmi nie. Następnie mamy zaufanie, także więcej zaufania w konkretnej sytuacji. Wiedzcie o tym, że Bóg wie lepiej. Oraz poproś innych o wsparcie. Tak, i na odwrocie, kochani, mamy jeśli uwierzysz. No i to jest to zaufanie, kochani. Także pięknie nam się to pokrywa ze sobą. Weźmiemy sobie tutaj jeszcze po jednej runie na każdą z tych kart, aby troszeczkę zagłębić odpowiedzi i zobaczymy, jakie tutaj inicjały mogą towarzyszyć tym runom. Dobrze, a więc w pierwszej kolejności, kochani, mamy tutaj inicjał G. Zaufanie. Następnie mamy inicjał Y. Poproś innych o wsparcie. I tutaj mamy inicjał D. Oraz jeśli uwierzysz. No i tutaj mamy inicjał N lub NI. A więc w pierwszej kolejności mamy nie, tak? Czyli Wasza odpowiedź na pytanie mówi to o zjednoczeniu, o połączeniu, o współczuciu i miłości. Może mieć to związek z jakąś konkretną osobą. Takie mam odczucie, dla niektórych z Was na pewno będzie to ważne przesłanie. Następnie mamy zaufanie i tutaj jest mowa o trwałości w dążeniu do konkretnego celu, o kontakcie z Waszą duchowością, zakorzenieniu i przemianie. Także miejcie w sobie więcej zaufania, wiedzcie o tym, że jesteście wspierani, jesteście chronieni. Na tej karcie widzimy Waszą osobę. Z tyłu za Wami jest Jezus, który Was prowadzi i wspiera, a z tyłu za Nim sam Bóg, który również czuwa nad Wami i daje Wam wskazówki, daje Wam wsparcie. Poproś innych o wsparcie, tak? I tutaj jest mowa właśnie o oświeceniu, przełomie, szczęściu i transformacji. Także są tu jakieś osoby w Twoim otoczeniu, które mogą pomóc Ci ruszyć z miejsca, mogą Ci pomóc wyzwolić się z tej sytuacji. Jeśli uwierzysz, i tutaj mamy mowę o wytrzymałości, cierpliwości i twórczej dyscyplinie. Także cała alchemia jest już w Was, tak? Tak jak tu widzimy na tej karcie, i cała alchemia znajduje się w Was, cała umiejętność, cała możność. Kochani, nie bez powodu podniosłam tę kartę, czego nigdy nie robię. Mamy tutaj przebaczenie. Także zdecydowanie jest tutaj silne nawołanie do przebaczenia pewnej rzeczy. Dzięki temu ruszycie z miejsca, dzięki temu zyskacie moc sprawczą. Należy odpuścić jakiś ból, jakieś cierpienie, niemożność przebaczenia, to pomoże Wam ruszyć z miejscu, przebaczyć sobie lub komuś innemu. Jest tu w tym ogromna moc. Dobrze, dziękuję kochani. Mam nadzieję, że te wiadomości dały Wam jakieś podpowiedzi, wskazówki, że dzięki temu wiecie, co dalej robić, jak kroczyć. Jeśli te wiadomości z Wami rezonowały, bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, komentarza, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie sobie również dzwoneczek powiadomień. Możecie podzielić się tym kanałem z innymi osobami, które mogłyby z tego skorzystać. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za Waszą obecność. Wysyłam ogrom miłości, wsparcia oraz pozytywnej energii. Pozdrawiam Was, do usłyszenia i zobaczenia kolejnym razem.
Pa.